Do końca jeszcze nie wiemy, jaka to będzie drużyna. Zarys jest. Młodzi chłopcy, juniorzy nasi trenują tak samo z nami. Niektórzy podpisali już umowy. Zarząd robi wszystko, żeby jeszcze wzmocnić drużynę i mam nadzieję, że do wyjścia na lód będziemy wiedzieć, jakich zawodników będziemy mieć i z kim podpiszemy umowy. Ciężko jeszcze powiedzieć, jak będzie drużyna wyglądać we wrześniu. Na pewno wiemy o tym, że podpisał zarząd z kilkoma młodymi chłopakami. Wiem, że tam ma dojechać jeszcze bodajże Wozdecki, Synak. Zatko podpisał, Zapała, Dudka zostaje, ja podpisałem. No i ten Rąpała, Mermer, myślę, że ten początek jest w miarę dobry. Musimy jeszcze poczekać do lodu, myślę, jakie będą wzmocnienia, bo na pewno to na tym się nie skończyło, ale fajnie, że zarząd daje tym młodszym chłopakom szansę i będą walczyć o miejsce. Na pewno trzeba stawiać na młodzież, bo każdy widzi, w którym miejscu jesteśmy, co się dzieje z młodzieżą, jak wyglądamy na tle międzynarodowym, na mistrzostwach 20 czy 18. Dlatego trzeba dawać szansę chłopakom grać w lidze, bo to jest jedyna droga do tego, żeby dogonić świat, bo wszyscy nam uciekają i za kilka lat może tak być, że nie będzie miał kto grać w tą piękną dyscyplinę, a ci zawodnicy, którzy grają mojego rocznika czy młodsi, niedługo będą musieli za kilka lat będą musieli skończyć grę i ktoś musi nas zastąpić. Warto stawiać na młodych zawodników, są przyszłością nie tylko sanockiej drużyny Sanoka, ale też reprezentacji Polski. Myślę, że do tej mieszanki trzeba sprowadzić kilku obcokrajowców dobrych, no i też krajowych zawodników. Po nauce w Popradzie, tak to mogę nazwać, rok takiej naprawdę przeprawy przez taki juniorski hokej, myślę, że to zaprezentuje w tym roku w seniorskim hokeju. Atmosfera jest świetna i naprawdę będziemy walczyć o najwyższe cele. A co do reprezentantów, to na pewno od nich będziemy mogli się uczyć. To bardzo dobrze, że oni są właśnie z nami w klubie. Mam nadzieję, że dalej z takim zaangażowaniem, z animuszem i z chęcią, no i z wiarą w to, co robią, ci zawodnicy będą odchodzić do swoich obowiązków. Jeżeli tak będzie, myślę, że będą grać jeszcze lepiej. Ale bez względu na to, jaka jest drużyna, jaka jest siła drużyny, no to cel dla każdego zawodnika, trenera, chyba zarządu jest jeden. Grać jak najlepiej, być jak najwyżej, zdobyć mistrzostwo. Jak będzie, no zobaczymy. No, to jest sport, tylko i aż, także czas pokaże.